Wolałabym się nie spóźnić. Przestań mnie dręczyć tym obiadem. Najwyżej zamówię coś po drodze. No nie przesadzaj. Pierwszy dzień ci odpuści. A poza tym, jakoś nie mam chęci kolejny raz jeść jakieś chińszczyzny zza rogu. Czy gubienie kilkowarzyw naprawdę tak dużo kosztuje? Zrób prawo jazdy, co będziesz niezależna. Jasny gwint. Chloe! Idę, bo się spóźnię. Dobrze wiesz, że nie wyjdę stąd sama. Przecież go tu nie ma. Nie ma szans, żeby coś ci zrobił. A dasz mi taką gwarancję? Mam litości. To jak? Dostanę gwarancję? Wiesz co, przestań mnie dręczyć. Może najlepiej nigdzie nie wychodź i wracaj w tą podłogę. Nie wyjdę nigdzie. Doskonale wiesz, do czego Chris jest zdolny. Przestań się nim zamartwiać. Mogłeś z nim zerwać, zanim zaczął zachowywać się jak jakiś ponury. Bo wszyscy są mądrzy po początku. Miałam co do niego wątpliwości. Ale jakoś mi o tym nie powiedziałaś. No wybacz, ale zarzekałaś się, że jesteś z nim szczęśliwa, więc nie chciałam psuć ci tego szczęścia. Dobra, idź już i się nie spóźni. Uwielbiam, kiedy wchodzisz mi w słowo. Też cię kocham. Pa! Pa! Dzień dobry. O, kogo ma oczy widzą? Siadaj. Na dzisiaj mamy 54 nowe zlecenia. Rozumiem, że 54 na pół. Nie. Tobie dzisiaj wyjątkowo dałam 36, resztę zrobię sama. Nie chcę nic mówić, ale ja dopiero zaczynam. A przepraszam, co mnie to interesuje? Może warto przejść na wyższe obroty? Zostałaś zatrudniona, więc to chyba do czegoś zobowiązuje. Przepraszam, że przeszkadzam, ale coś mi się zdaje, że aspekt zleceń wymaga wyjaśnienia. Mi również się tak wydaje. Dopiero zaczynasz. Poproszę, abyś dzisiaj wykonała 15-20 zleceń. Pozostałe zrealizuje pani Wagner. Ale... Natomiast chciałbym cię widzieć u siebie w gabinecie za chwilę. Dość pilne. W porządku, zaraz będę. Już jestem. Czy coś się stało? Przepraszam cię za nią. Ma cięty język. Nie szkodzi. Na pewno potrzebuje czasu, tak samo jak ja. Nie chciałbym się narzucać, ale wczoraj napisałam do ciebie wiadomość. Widziałam. Zapoznałam się już z warunkami współpracy. Zatem jakieś pytania co do regulaminu, umowy? Nie, na razie wszystko jest dla mnie jasne. Może przejdziemy zatem na nieco bardziej osobiste tematy. Masz może dzisiaj ochotę powtórzyć nasze wczorajsze spotkanie przy kawie? Chciałbym czegoś więcej się o tobie dowiedzieć. Fascynujesz mnie. Niestety dziś nie mogę. A moja współlokatorka będzie się mnie martwić. W takim razie może podjadę po ciebie wieczorem. Wyjdziemy do jakiejś restauracji. Ja naprawdę nie mogę dziś. Rozumiem. W takim razie dziękuję za rozmowę. Jeżeli miałabyś propozycję na temat spotkania albo jakieś pytania, to śmiało pisz. W porządku. Miłego dnia. Nawzajem. Przepraszam. Jakie jest hasło do tego komputera? O, ciekawie. A ja byłam przekonana, że osoba z doświadczeniem informatycznym nie będzie miała z tym problemu. Chyba zatrudnięcie to była jakaś pomyłka. Zgadza się, ale zajęłoby mi to trochę czasu. Natomiast czas płynie nieubłaganie, a chciałabym skończyć swój przydział obowiązków na dzisiaj. Kartka w szufladzie za tobą, pierwsza od góry. Dziękuję. Coś mi się zdaje, że miałaś w planach zdążyć z przydzielonymi obowiązkami. A tak, przepraszam.
Jasne. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Wykonałaś większość zleceń. Cóż, starałam się. Widać. Dziękuję za dziś. W porządku. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia jutro. Hej, wszystko w porządku? Tak. To znaczy, nie do końca. Co się stało? Ja naprawdę nie mogę powiedzieć. To zbyt skomplikowane. Chcesz powiadać? Nie za bardzo. Naprawdę bardzo się spieszę. W porządku. Trzymaj się. Napiszę później. W razie potrzeby zadzwoń. Dobrze. Do jutra. Miley? Tu jestem. Gdzie on jest? W łazience. Ile? Długo. Długo to znaczy? Nie wiem, z 20 minut? Jak się zachowywał? Dziwnie to mało powiedziane. Pewnie narkotyki. Chyba. Nie wiem. Chloe, nie idź tam, on ci może coś zrobić. Czart wie, co on brał. Inaczej się nie dowiemy. Chloe, proszę cię, nie!